Cześć, Patryk Sadowski z tej strony, witam na kanale. W tym materiale chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób w ostatnim czasie zbudowałem swoją poduszkę finansową, tak aby móc w tej chwili na swobodnie przemyśleć i, że tak powiem, zainwestować pieniądze, aby się w jakiś sposób nieco wzbogacić. to Zacznijmy od tego. Najważniejsza jest dla mnie i dla każdego wiedza. Jeśli nie wiesz, jak to robić, to nie rób tego. Najpierw się dołóż, do poczytaj książki, jakieś materiały YouTube'owe czy nie tylko, wideo. Osoby, które w jakiś sposób przeszły tą drogę, żeby mógł, mógł się tam podzielić, wiedzą. I w ten sposób powolutku będziesz mógł sobie zbudować yy, swoje przemyślenia na temat, jak, jak, jak zacząć, jak to budować. U mnie się zaczęło na początku od inwestycji w różne biznesy, zaczęło się od kryptowalut, od bitcoina i tak dalej, i tak dalej I było tak, że i zarobiłem, i straciłem, i zarobiłem, i straciłem i tak dalej, to się wszystko tak trochę kręciło w koło Było szereg emocji, góra-dół, góra-dół, byłem na to nieprzygotowany I w momencie jak straciłem, no to był czarna rozpacz, bo pieniądze przepadły I później znowu coś tam zarobiłem, i znowu coś straciłem i tak dalej, kręciłem się w kółko nie miałem planu i ten chodził tak góra-dół, góra-dół, góra-dół bez większego celu. No i to, co się zmieniło? No, przeczytałem parę książek, może w opisie tam jakieś tytuły polecę i w pewnym się coś kliknęło. Trzeba zrobić coś, coś inaczej. Zacząłem sobie dorabiać gdzieś tam, z racji, że mam doświadczenie w branży elektrycznej, to podpisałem sobie umowę z jedną z firm, na usługi elektryczne, czyli jakieś tam proste naprawy w ramach, że tak powiem, współpracy, wykonywałem i te pieniądze zacząłem sobie odkładać na bok, no bo to były pieniądze zarobione, że tak powiem, w sposób, że tak powiem, dodatkowy, czyli to nie była ta moja główna pensja, i zacząłem sobie te pieniądze odkładać. I w międzyczasie, oczywiście, prowadząc tutaj kanał YouTubeowy, i na blogu. Skorzystałem innych możliwości zarobkowych, jak na przykład airdropy. Jeśli nie wiesz, co to jest, to na stronce tam u mnie znajdziesz na pewno te informacje w tej kwestii. Ale to ogólnie chodzi o dodatkowe gdzieś tam kumulacje pieniądza w innej formie niż złotówkę. I w ten sposób gromadziłem tą kwotę. W międzyczasie, że tak powiem, jakieś inne zlecenia w, w, tutaj w branży też brałem, aby po prostu ten kapitał powiększać. W międzyczasie skorzystałem z jakichś programów partnerskich, ale skupmy się głównie na tych takich fizycznych. Ważne jest, aby pracując swoją, że tak powiem, etat, swoim etatem, dodatkowo gromadzić sobie kompetencje albo z tego etatu, który powiedzmy posiadasz, tam możesz zdobyć oczywiście takie umiejętności miękkie, jeśli masz coś związane z handlem. I umiejętność komunikacji z ludźmi to ci bardzo pomoże, że tak powiem, jeśli chcesz w przyszłości coś sprzedać, a ogólnie całe życie coś sprzedajemy, swój czas, swoje umiejętności, swoją wiedzę, bo zdobywając wiedzę, możemy tą wiedzą się później podzielić. Dając ludziom wiedzę, z czasem zbudujesz, że tak powiem, swoją markę osobistą, zaufanie i być może w pewnym momencie będziesz gotów, gotowa wydać swój jakiś produkt, który zapewni Ci jakiś tam mniejszy lub większy przychód. Osobiście znam parę osób, które po prostu zdecydowały się na taki biznes, że oferują swój czas, mając kompetencje, na przykład tak zwany wirtualny asystent i w tym momencie taka osoba, nie wiem, umawia spotkania, grafik, klientów, przeprowadza jakieś rozmowy, posprzedażowe i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście z jakąś określoną swoją stawkę. I w ten sposób sobie na przykład dorabia w międzyczasie, a z czasem może nawet i całkowicie się temu poświęca, bo pieniądz powiedzmy jest relatywnie większy do tego niż na rynku pracy miała w, w tej branży. I teraz taka trochę ważna kwestia dla mnie, musisz się nauczyć tracić pieniądze z głową. Oczywiście. O co mi chodzi? No bo jeśli będziesz płakał nad każdą złotówką, którą stracisz w biznesie, bo często inwestujemy w coś, inwestycja na przykład, nie wiem, w kamerę, w lepsze smartfon, aby nagrywać lepiej, to jest inwestycja, która w jakiś sposób ci się zwróci, aby być, ale przynajmniej jeśli zwiększysz Twoje, że tak powiem, jakość materiałów, które chcesz produkować. Ale kupowanie nowego telewizora, czy nowych trampków, bo są teraz jakieś tam, nie wiem, buty, super fajne, no nie wpłynie zbytnio na, na twoje życie. Tyle, że będziecie się w nim wygodnie, chwilę, że tak powiem, radości, ale niestety duża kwota, którą zainwestowałeś w tą rzecz, to po prostu troszeczkę strata jest, tak? Bo inny but trochę tańszy, też spełni swoją rolę. Będziesz w nim chodzić, będziecie wygodnie, ale nie zwiększy Twojego standardu życia, że tak powiem na długofalowym, że tak powiem przedziale czasowym i teraz tak, jeśli nauczysz się stracić pieniądze, tracić pieniądze w sposób taki mniej emocjonalny pozwoli Ci bardziej mądrze przemyśleć i być, że tak powiem, mieć taką twardoskórność jeśli chodzi o inwestowanie bo w momencie kiedy już będziesz psychicznie nastawiony bo podczas... Takich sytuacji nerwowych, kiedy się traci pieniądze, ludzie robią rzeczy mało rozsądne. Ostatnio podczas tej pandemii, no to była sytuacja taka, że rynki się załamywały, wykresy szły na dół i ktoś, który miał na przykład udziały w akcji w jakiejś firm, te firmy spadały z ceny bardzo i ci, którzy byli przygotowani na to psychicznie, Mogli spokojnie przeczekać ten moment, bo ta giełda teraz powolutku lekko odbija. Jeszcze może to nie jest koniec tego kryzysu, ale już powiedzmy, są z powrotem na lekkim plusie, albo wychodzą na zero, albo są w tych okolicach. A jeśli ktoś na tyle jeszcze ekonomicznie był wyedukowany, no to mógł w momencie, kiedy pojawiały się te takie najgorsze momenty dołki, sobie dokupywać. Dołożyć że tak powiedzieć, gromadząc cały czas oszczędności, miał kolejną, kolejny pakiet gotówki. Dołożył sobie i w tym momencie ma uśrednioną cenę. Przykładowo miał akcję, która kosztowała załóżmy 100 zł. Podczas tych spadków cena spadła do 40 i ktoś sobie dokupił za te 40. To teraz, między 100 a 40, uśredniona cena to jest w okolicach 70-60. I cena powiedzmy teraz odbiła do okolica 65. No to coraz, że tak powiem, jest ogólnie na lekkim plusie. I trzeba być na ten, na ten temat troszeczkę przygotowanym się nauczyć. Ja osobiście gram na rynku Forex. Jeśli śledzisz mój profil na Facebooku, od czasu do czasu tam w relacji pokazuję jakieś małe, mikro jakieś kwoty. Ale statystycznie, jak sprawdzałem moje konto na platformie Naga, to mam. Skuteczność 80% jeśli chodzi wygranych, do przegranych. Cały czas to jeszcze rozwijam, bo pojawiają się też pozycje stratne i na przykład yy, mój błąd jest taki: mam to sobie zanotowane, że jak, jak tracę, yy, że tak powiem, na pozycji stratnej, no to dużo więcej niż na tych, których wygrywam. Czyli załóżmy, wygrywam często w okolicach między dolara a 10, czasami więcej, czasami mniej. A jak stracę, to na przykład 40. I to jest na przykład błąd, bo wierzę ślepo, na przykład w momencie, że ta cena jednak się odbije, a okazuje się, że moja decyzja była zupełnie nietrafiona. No i niebotycznie długo czekam, aż to się stanie, że ten los odwróci tą cenę i że tak powiem pójdzie w moim kierunku, co spekulowałem. I podsumowując, całe wideo. Powinieneś się nauczyć oszczędzać, odkładać, zminimalizować, jeśli możesz jakieś rzeczy typu kino, wino, piwo, że tak powiem, jakieś używki. To minimum. Na tyle na ile potrzeba od, czas, od czasu do czasu oczywiście powinno się zresetować, zrelaksować, ale zamiast jakichś drogich możliwości, jakieś tańsza opcja, tak jak ja tutaj na przykład preferuję, wypad, spacer do lasu, cisza, spokój, świeże powietrze. Lekki, że tak powiem, wpływ też na zdrowie. Także takie coś polecam i zachęcam. I gromadząc ten kapitał, w międzyczasie powinniśmy się edukować z darmowych treści w internecie, bo jeśli jeszcze nie mamy tak, tak dużych ilości, że tak powiem, kapitału, żeby się edukować od jakichś specjalistów w dziedzinie, która nas już interesuje, albo chcemy poznać coś na nowo, więc warto na początek troszeczkę, że tak powiem, liznąć tego tematu związanego. Może tak powiem, w darmowych treściach w internecie. I to tyle w tym materiale. Dziękuję serdecznie za Twój czas. Pozdrawiam, cześć.